może będzie przyjemniej. Nie, wydaje się do koszenia. On przez to, że dziedziczał, podbijał, to wam mówiłem, że ten rzepak potrzebował azotu na już, pamiętacie, z wiosny wam mówiłem, że to do ratowania to już trzeba mu dać. I on taki, o, taki ziemię widać, no to takie 1,5 tony. Tu owiec, jak mówiłem, zielony, on tu zawsze był zielony. I jeszcze jest zielony. No tak to wygląda. No, a tu akurat no, będzie co wozić, bo tego owsa tutaj 4 hektary 30 arów jest. Tam mamy pszenicę z tyłu 5,5, tu mamy pszenicy 7 i drugie 5, chyba 60, tam gdzie jest mosusz i jasory. No także nie wiem, po prostu mam takie emocje w sobie, wiem, że koszą u nas jęczmienie i nie są zadowoleni, mówią, że 6 ton sypie zimowy jak nigdy. Nie ma gęstości, chmury często gęsto nas tutaj mijały i dlatego też był opad, jak wam wielokrotnie mówiłem, byłem tutaj, spadło ze 3 litry w PG, że 15 z gradem, tu 3 litry. Niedaleko stąd jest pszenno, które jest na linii na ślęże, oni 25 litrów bez gradu, wtedy co umie 15 z gradem. No i każdy ten litr sprzyja. Dobra, to ja was pozdrawiam. Jeszcze no powiem wam, że podoba mi się. Może dało się ciut lepiej zrobić, żeby tą miotłę załatwić, ale naprawdę pszenica bez regulacji na ryzyko. I mówię, kurde nie. Znam tutaj tą ziemię, mówię, jak ją zreguluję, tą spierniczę. Ona jest piękna, ona jest do kolana dosłownie, nie? Tu już jest też taki plac wypalony, to jest taka 4. klasa. Tu troszkę i tam gdzieś azot też nałożę z opryskiwacza, widziałem też jeszcze zielono. Także zwiększona dawka nawozu też powoduje późniejszą dłuższe dojrzewanie. O, tu chyba było podawane 120 w czystym, w dwóch etapach. A wam, no, 300 litrów tutaj chyba dałem. No 180, na górkach się bawiłem, 160, a tu jest taki, nie wiem, czy wy to widzicie z telefonu. Już tutaj jest taki placyk, nie? Jest już tutaj, ale tam jakby za tą moją pszenicą no dosłownie 200 metrów jak się pod to pole kończy, jest następne po Oruni takie wydmy i tam też są właśnie te 5, 6, 4, to po Oruni bardziej popalona i siana w październiku po poplonach, no było to właśnie mokro, mówię kurde, to z początku z wiosny mi się podobało, mówię kurde, zaś w trąbę. Ale nie wiem, czy bym tu w stanie był więcej coś wydusić niż tak teraz wygląda. Tu mamy też pszenicę przez drogę sianą w październiku na koniec. To wam mówiłem, że było łorane. I mówiłem mu, nie uprawiaj. Uprawił. Łorunie zasiał. I tak wzrokowo gorzej wygląda. To u mnie jakby tych kłosów więcej. To wielkościowo podobne. Jednak ma coś do czego te czepanie tą ziemią i proszkowanie. I tak zauważyłem. No i tu właśnie taki pasek, widzicie? Zielony taki. To jest po prostu nic innego jak ten nakładka z nawigacji. Opłacało się zrobić te. Znaczy tu jest T1, T2 łączone, T3. Poleciałem sobie to bukonazo, bo mówię, nic innego już nie było. Mówię, no dobra, już nic nie załatwiam, nie szukam. Bo chciałem jeszcze dorzucić metkonazol 30 gram. Ale mówię, jak nie będzie padać, to będzie ok. Zobaczcie sobie, jak fajnie. Jak naprawdę te ścieżki to są praktycznie równiuteńkie, jak stoisz, patrzysz, to aż normalnie. Można sobie popodziwiać. Jeśli chodzi o prowadzenie nawigacji, tak jak wam mówiłem wielokrotnie, no to bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o kreseczki, a one są dla mnie najważniejsze. Także kreseczki równiutko, znaczy najważniejsze, jeśli chodzi o takie organoleptycznie patrzę, nie? Bo to się liczy, ile naleci, a nie, że tam ścieżka. Ale wiadomo, jak to równiutko, to też cieszy, że jakąś tam jakość mamy dobrą prowadzenia. No i tu jest pod drzewem zielone. Pozdrawiam was serdecznie.